100%. Zasłałem. 100%, tak? Tak, jest dobrze. Myślę, że teraz mogę już spokojnie udać się do pana dyrektora i dokonać właśnie rozmowy. Jak tam, Bartek? Jestem zadowolony. Temat nie był bardzo trudny. Było to w historii. Mianowicie w jakim celu artyści odwołują się do historii. Odwołałem się do Krzyża, a także do podróży Herodota. Szanowni Państwo, z wielką radością pragnę przedstawić chlubę naszej szkoły, tegorocznego absolwenta naszej szkoły, Bartosza Derenia. Bartek właśnie zakończył sesję egzaminacyjną, sesję maturalną i z tej okazji chciałbym tutaj w imieniu naszego grona pedagogicznego przekazać Bartkowi w obecności taty Marka specjalny list gratulacyjny, który na to dzisiejsze spotkanie przygotowałem, a Bartek w pełni zasługuje na wszelkie słowa uznania, bo był po prostu świetnym uczniem naszej szkoły. I jedno już wiemy na pewno, egzaminy ustne zarówno z języka angielskiego, jak i z języka polskiego zdał na 100%, także uzyskał maksymalną ilość punktów. I tutaj, Bartku, mam dla ciebie taki specjalny list gratulacyjny. Właśnie w dniu zakończenia sesji egzaminu maturalnego bardzo serdecznie gratuluję uzyskanych wyników oraz życzę sukcesów edukacyjnych na poziomie studiów wyższych. Tutaj, Bartku, dla ciebie ten list gratulacyjny. Tak, jest niezmiennie. Tak, przytrzymaj go tutaj sobie, ten list. Niezmiennie. A chcę Państwu z radością powiedzieć, że miałem już przyjemność rozmawiać z rektorem Politechniki Opolskiej, a także z panią rektor. Jeszcze w poniedziałek w tym tygodniu byłem tam osobiście na Politechnice i Bartek w zasadzie już ma zaproszenie na Politechnikę, będzie tam studiował informatykę. Rozmawialiśmy o specjalnym toku studiów, o dostosowaniu, które jest niezbędne, żeby Bartek mógł na bieżąco zapoznawać się z tokiem studiów. Już Państwo jesteście, panie Marku, umówieni na spotkanie z panią rektor. I pani rektor zaprasza pana, oczywiście z Bartoszem, na spotkanie, w czasie którego mielibyście okazję też po prostu omówić szczegóły związane z procesem rekrutacyjnym i z omówieniem samego toku studiów. Wszystko wskazuje na to, że uczelnia jest gotowa na współpracę z Bartkiem. Nawet ten kampus, w którym Bartek będzie studiował informatykę, ma odpowiednie windy do stosowania. Także, panie Marku, można już mówić o rozpoczęciu nowego etapu edukacyjnego. Czy pan zechciałby się ewentualnie odnieść do tej perspektywy? Jakie pan ma wrażenie na tę chwilę, panie Marku? Oczywiście, niezmiernie przyjemnie jest mi, Bartoszowi, że pan dyrektor otwiera przed nami szeroko drzwi nie tylko tego liceum, które otworzyło mu niezmiernie szeroko okno na świat i dzięki temu, dzięki swojej pracy, profesjonalizował w swojej pracy, podejściu nauczycieli w jego edukację z efektem niesamowitych jego osiągnięć. Jesteśmy z tego powodu niezmiernie wdzięczni, że idzie dalej chłopak i będzie się dalej uczył, mam nadzieję, jest równie efektownie jak do tej pory. Dziękuję bardzo jeszcze raz. My cieszymy się bardzo, że
mogliśmy pomóc w tej sytuacji i cieszymy się jeszcze bardziej, że Uczelnia Politechnika Opolska, z którą współpracujemy w tym roku już oficjalnie, no, szeroko otworzyła drzwi na współpracę z Bartkiem. Mam nadzieję, że jeszcze tutaj poprosimy Bartka o kilka słów refleksji na, w tym szczególnym dniu. Bartku, w zeszłym tygodniu cieszyliśmy się ze stówki z angielskiego, a dzisiaj stówka z polskiego. Wiem, że troszkę się obawiałeś języka polskiego, bo z angielskim radzisz sobie świetnie, a mając umysł ścisły, wiem czasami, że no, te kwestie humanistyczne bywają czasami trudne. Jak ty przeżyłeś ten dzisiejszy egzamin? No, nie da się ukryć, że nie byłem pewny siebie. Nie byłem raczej perfekcyjnie przygotowany z języka polskiego, z uwagi właśnie na bardziej ukierunkowanie ścisłe i matematyczne i fizyczne. Natomiast trzeba przyznać, że tak naprawdę stres potrafi nawet obrócić o 180 całą wiedzę. Natomiast na czym właśnie skupiłem już w ostatnich dniach, to na opanowaniu tego stresu i myślę, że to dzisiaj zaprocentowało i dzięki temu udało mi się osiągnąć tak wspaniały wynik, i z którego no, również niezmiernie się cieszę. Niemniej nie byłoby tego wyniku ani tego stuprocentowego z zeszłego tygodnia, gdyby nie właśnie przygotowanie mnie przez właśnie cały zespół pedagogiczny, wiedzę, którą otrzymałem właśnie od nauczycieli liceum, była po prostu bezcenna i nigdy jej bym nie przyswoił samodzielnie, nawet gdybym poświęcił dużo więcej czasu. Tak więc cóż, mogę powtórzyć wszystko to, co powiedział tata, ale chciałbym jeszcze dodać, że również wsparcie pana dyrektora tutaj zaprocentowało i cały czas procentuje, gdyż nie da się ukryć, że nie jest to proste zorganizowanie studiów właśnie z takim no, typem człowieka, tak jak ja. Natomiast dzięki właśnie wsparciu i zaangażowaniu pana dyrektora, no jak widać, coraz bliżej jest ten indeks mnie, więc mam głęboką nadzieję, że zostanie to w najbliższym czasie ustalone, zostaną te szczegóły ustalone i już od października będę studentem uczelni. Jeszcze dopowiem Bartku, że macie już zaproszenie od pani prorektor na spotkanie już w najbliższym czasie, gdzie będziesz mógł po prostu tam pojechać i zobaczyć uczelnię już bezpośrednio. Właśnie mówił pan już o tym i z tego jestem również niezmiernie rad. Myślę, że nie powinno nic tam przeszkodzić, aby się tam dostać i będzie, miejmy nadzieję, zakończony sukcesem również to spotkanie. Tak więc cóż, mogę jeszcze raz podziękować i mieć nadzieję, że w dalszym właśnie i na uczelni wyższej takie wsparcie również posiadać. Niemniej jest to skarb, takie wsparcie. No ja mogę tylko w tym momencie zadeklarować, że na pewno też w obecności taty, że będziemy na pewno śledzili poczynania Bartka na Politechnice Opolskiej. Będziemy oczywiście trzymali kciuki, żeby wszystkie sesje, wszystkie egzaminy gładko przebiegały. No i mamy nadzieję też, że w drodze, jak państwo będziecie jeździli do Opola, to od czasu do czasu tutaj zaglądniecie do naszej szkoły z wiadomościami, jak tam Bartek sobie
radzi. Jesteśmy przekonani, że będzie radził sobie świetnie, bo no tak to już jest. Świetny absolwent liceum zawsze radzi sobie świetnie na wyższej uczelni. No i cóż, Bartku, życzymy, aby tak było. No i przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, żebyś stawił czoła tym nowym wyzwaniom. No i niech te nowe wyzwania uskrzydlają cię na te nowe dni twojego życia i edukacji na poziomie wyższych studiów. Dużo bym zrobił, aby tak było i mam taką nadzieję, że tak będzie, że te studia przybliżą mnie być może nawet do jakiegoś zatrudnienia w jakiejś informatycznej firmie, więc jest to dużo, dużo bardziej satysfakcjonujące niż samo świadectwo maturalne, tak, które też jest oczywiście bardzo, wymaga bardzo dużo pracy i wiedzy przede wszystkim. Niemniej zawsze studia wyższe to jest, jak sama nazwa wskazuje, wyższa półka. Tak więc myślę, że to będzie udana misja. I za kilka lat będę mógł się już tytułować magistrem bądź inżynierem. A może nawet i doktorem. Dlaczego nie? Najzdolniejsi studenci też kontynuują studia doktoranckie. No widać, Bartku, w twojej wypowiedzi, że ty myślisz dojrzale o swoim życiu. Nie tylko, żeby skończyć liceum, czy skończyć studia, ale też podjąć pracę zawodową. No to jest naprawdę tutaj bardzo mądre spojrzenie. Tak, bo to jest w zasadzie nadrzędny cel całej edukacji, aby osiągnąć niezależność, no może niezależność zupełnej, no będzie ciężko, natomiast niezależność ekonomiczna jest to bardzo pożądana przeze mnie rzecz, więc kto wie, nigdy nie jest tak w życiu, że nic nie jest pewne, ale też czasami zdarzało się tak, że zdarzały się rzeczy tak niewiarygodne, że nikt by na nie nie wpadł, a jednak się zdarzyły. I liczę, że w tym wypadku również zakasam rękawy i biorę się do roboty. No to jest świetna sprawa i proszę Państwa, żyjemy w czasach, kiedy siła ducha, siła umysłu, tak, to jest wielki potencjał, z którego no, często nie korzystamy albo za mało korzystamy. Także Bartku, tutaj absolutnie życzymy Ci, aby te perspektywy, które są przed Tobą i także tych może niezwykłych dokonań czy możliwości w pełni się w Twoim życiu spełniły. Tak, ja również mogę się przyłączyć do życzeń także dla liceum, które no, mimo iż już opuszczam na co dzień. Niemniej zawsze jest to już moje liceum, tak jak to było mówione na zakończeniu roku, więc z pewnością będę wspominał je mile i w przyszłości na pewno odwiedzę tutejsze mury i poopowiadam, miejmy nadzieję, o kulisach studiów i osiągnięciach, które prawdopodobnie przyjdą, jeżeli będzie ku temu okazja i praca i koniunktura. Tak więc. No i tego, Bartku, życzymy Ci bardzo serdecznie, ja i cała nasza szkolna społeczność. Cieszę się, że masz zamiar nas odwiedzić. Myślę, proszę Państwa, że w tej chwili to już będziemy powoli kończyli te nasze opowieści, ale jeszcze, Bartku, żeby ten dyplom nie był taki osamotniony, to jeszcze tutaj coś dołączamy takiego drobnego. Okazuje się, że, proszę Państwa, Bartek nie jest słodyczy, o czym nie wiedziałem, ale...
ale film, Bartku, film pod tytułem Chce się żyć, bawi i wzrusza do łez, opowiada też o chyba też po takim podobnym zdarzeniu osoby, która też była wspierana przez swoich kochanych rodziców. No i cóż, proszę Państwa, no, dla nas to wielkie święto i wielki zaszczyt, że mogliśmy Bartka gościć w naszej szkole. Jak się okazuje, nie żegnamy się, mówimy do widzenia. Oczywiście trzymamy kciuki, no i życzymy wszelkiej pomyślności i co najważniejsze zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia i wykorzystuj, Bartku, ten swój potencjał wewnętrzny, bo masz wielki na wszystkich etapach swojego życia. Wszystkiego najlepszego. Że jeszcze na koniec naszego spotkania taką nadzieję, że w dalszym ciągu będziemy spotykać również życzliwych ludzi nam i przyjaznych, jak pan dyrektor i całe grono pedagogiczne tutejszego liceum. Dziękujemy bardzo i mam nadzieję, że się kiedyś jeszcze spotkamy w równie przyjaznej atmosferze i z ciepłymi wspomnieniami. Dziękuję bardzo.